witajcie w moim 56. odcinku w pierwszej części mojego filmu. Przedstawię KH+ z firmy Azor do podwyższania twardości węglowej. Biotop Tanganyika. Azo KH+ służy do bezpiecznego podnoszenia TW, czyli twardości węglowej, czyli KH. Gdy chcemy sobie zrobić na przykład biotop tropikalny w Tanganiku, podnosimy TW, czyli KH, podnosimy od 16 do 19 twardości węglowej utrzymujemy w biotopie w Tanganiku. Ryby nie tolerują szybkiego podnoszenia składników TW, czyli KH. Zazwyczaj objawiają się to ogromnym stresem płochliwości. Dlatego tak ważne jest badanie parametrów wody, zwłaszcza gdy podnosimy bufort TW, czyli KH, na poziomie KH. Możemy mierzyć testami z firmy Azo. Przygotujemy sobie 4 testy. Pierwszy test GH. Twardość węglanowo-ogólna, czyli TWO. Lub można go też nazwać twardość węglanowo-całkowita, czyli TWC. Drugi test KH. Twardość węglowej, czyli TW. Trzeci test PH. Od 7,4 do 9 PH. Czwarty test O2, czyli tlen T. Utrzymujemy w Tanganiku tlenu 8 mg na liter lub 6 mg na liter. Możemy sobie dokupić kolejny dodatkowy, piąty test CO2. Służy do szybkiego, dokładnego pomiaru zawartości dwutlenku węgla w wodzie w akwariumie. Dwutlenek węgla CO2 jest najważniejszym składnikiem odżywczym w wodzie w akwariumie. Ustabilizuje się wartość w przedziale od 2 do 5 mg na liter bez nawożenia. Przy takiej małej ilości CO2 na testach kropelkowych nie wykryje. Od 6 do 15 mg na liter CO2 na testach kropelkowych nam się pokaże. Najczęściej będzie się pokazywało na testach kropelkowych CO2 od 8 do 15 mg na liter.
Na początku mojego filmu chciałem Wam przedstawić, jak zakładałem na przykład akwarium Tanganyika, jakie parametry tu wody miałem i co tu w tym akwarium mam. A ryby muszlowce kupiłem pod nazwą, właśnie wyświetlone jest na ekranie. To jest właśnie nazwa tych moich ryb muszlowców. Ryby muszlowce się nazywają Neon Lamporogus Convallis, co jest na ekranie wyświetlone. Kupiłem sobie 4 sztuki, 2 parki miałem i przetrwała mi tylko jedna parka tych muszlowców ryb, ale pozostałe, co tu pływają, co widać, to udało mi się je rozmrożyć. Ponad 10 sztuk udało mi się je wychować, te resztę, co widać, to jest właśnie od tej parki, co tu pływają. I na przykład przez 2-3 miesiące miałem na przykład sam piasek i same muszle miałem. I na przykład te muszle, co tu widać, to jest większość zasypane piaskiem. Wcześniej je przez te pół roku, czy może i więcej, ciut, cały czas je odkopywałem. Co odkopałem? Ryby muszlowce na przykład za tydzień, za 2 tygodnie już te po prostu muszle były zasypane. Jednej te same muszle były zasypane, pozostałe muszle nawet nie dotykały, ale przybywały. Widocznie im tam nie podpisywały, widocznie te muszle, że cały czas je zasypywały te ryby muszlowce. Stwierdziłem, że nie ma sensu te muszle odkopywać. Za tydzień, za 2 tygodnie znowu będą zasypane. To jest ich teren, to jest ich akwarium, niech to oni sobie rządzą, niech układają po swojemu, stwierdziłem. Później po jakimś czasie to na przykład jedno muszle z tych, co wielu jest zasypane, zauważyłem, że odkopali, przybywały przez jakiś czas, a później z powrotem ją zasypały. Nie wiem, a te, co widać, nawet nietknięte, ale przybywają, ale je nie zasypują. I pozostałe muszle są zasypane i stwierdziłem, że nie ma sensu je odkopywać, zaraz i tak zakopię. No i to na przykład miałem same muszle i sam piasek, parametry wody tu miałem na przykład twardości ogólnej w granicach od 10 do 12 twardości ogólnej. Na przykład twardość węglanowa była w granicach od 6 do 7 twardości węglanowej. pH na przykład miałem w granicach rano 7-6 pH rano, a na wieczór, jak już miałem gdzieś tak po południu, na wieczór gdzieś tak miałem pH 7-8. O 0,2 przez dzień wzrosło, a przez noc spadało mi o 0,2 na dół pH. I przez te granice miałem parametry wody przez te 2-3 miesiące. Na testach sprawdzałem gdzieś tak 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu. Mniej więcej tak to sprawdzałem dla siebie, jakie parametry wody są. I na przykład po 2-3 miesiącach kupiłem dopiero kamienie, 5 kamieni, które podnoszą twardość wody i podnoszą pH. I 2 kamienie na początku, co tu macie bliżej prawej strony, to są kamienie wapienne filipińskie, 2 małe. Kolejny, trzeci, czwarty. Trzeci jest po środku tych 2 muszli, jest ten trzeci. Później czwarty jest bliżej szkła, co dotyka szkło i bliżej tego przedniej muszli, tej małej, a drugiej muszli dużej. I to jest czwarty kamień, to jest wapienny, tylko wapienny. Nazwę tych kamieni to już nie pamiętam, tylko wiem o tym, że to jest kamień wapienny. Piąty kamień to jest czerwony koralowiec, bliżej rogu, na końcu po lewej stronie, tam gdzie jest grzałka, jak widzicie, na rogu, to jest piąty. Oni się dotykają, czwarty i piąty kamień to razem się dotykają wspólnie, wygląda jakby jeden duży wspólny jest. Ten piąty jest jeden z największych kamieni ze wszystkich. To jest, jak wam powiedziałem, to jest kamień czerwony koralowiec, który tak samo podnosi pH do góry. To jest piąty kamień. Mam jeszcze szósty kamień, który parametry wody się nie zmieniają przy tym kamieniu. To jest kamień neutralny po prawej stronie, bliżej filtra. Z tyłu to jest właśnie ten kamień. Zauważyłem, jak dołożyłem te 5 kamieni, no to faktycznie parametry wody mi się troszeczkę pozmieniały. Na przykład twardość ogólna
Zmieniłam się od 14 do 20 twardości ogólnej. Twardość węglanowa tak samo mi się zmieniła. Skoczyła mi do góry od 8 do 11 twardości węglanowej. pH tak samo mi się zmieniło. Rano pH mam 7, 8, a po południu mam 8, nawet i na wieczór dochodzi do 8. Zdarzyło się też, że na przykład czasami pH tak samo nieraz się było niżej, ale to było po prostu raz na 2 miesiące mi się to pokazywało, te pH. Miałem wtedy 7,6 te pH, a do góry w ciągu dnia podnosiło się 0,2. Jak pH miałem 7,6, no to twardość wody tak samo mi się obniżała na dół. I zauważyłem, tylko to trwało bardzo króciutko, od jednej doby do 2 dni takie pH miałem 7,6. A to pokazywało mi się może raz na 2 miesiące, tylko dziś tak zauważyłem. A najczęściej mi się pokazywało, zależy w jakich godzinach podmieniam wodę, no to przy podmianie wody właśnie pokazywało mi się najczęściej 7-6, ale w zależności ile podmieniam wody, tak samo zauważyłem. 30-50% wody podmieniam. Przy każdej podmianie wody, no to różnie pH mi się zbija na dół od 0,2 do 0,4 i twardość wody tak samo się obniża na dół w trakcie podmianki wody. I na przykład rano mam pH 7,8, podmieniłem wodę, zauważyłem, że na przykład od 0,2 pH mi się zbiło na dół, no to uzyskałem pH 7,6, ale na wieczór już miałem te pH 8. I zauważyłem, że na przykład następnym razem pH miałem na przykład rano 7,8, podmieniłem wodę, większość wody podmieniłem już, no to pH mi zbiło o 0,4 i przy okazji pH uzyskałem wtedy 7,4, ale w ciągu tam 6 godzin, 8 godzin już pH miałem 7,8, a na wieczór miałem już pH 8. Jak tego samego dnia nie miałem pH 8, to dopiero na drugi dzień po południu uzyskałem pH 8 i przy okazji, tak samo jak pH mi się podnosiło do góry, to i twardość wody tak samo się podniosła do góry. Na przykład zauważyłem, że pH do góry w ciągu dnia powoli idzie do góry, a po południu, jak mi się oświetlenie zapali, to 2 razy szybciej pH zbija do góry. Zauważyłem. Zauważyłem tak samo, na przykład jest różnica w sezonie zimowym, a w sezonie letnim. W sezonie zimowym do mieszkania mniej światła wchodzi do mieszkania i w tym czasie te pH powoli do góry idzie. W sezonie letnim więcej światła wchodzi, jest widniej w mieszkaniu i te pH 2 razy szybciej idzie. Ja to mówię bez oświetlenia w akwariumie. Jak oświetlówkę włączymy w akwariumie, no to pH 2 razy szybciej nam się podniesie do góry. Oczywiście do jakiegoś tam stopnia nie będzie cały czas się wam podnosiło do góry, aż tak do jakiegoś stopnia będzie wam się podnosiło do góry, później stanie w miejscu. Oświetlenie w akwariumie mam ustawione dwa programy w nim. Na przykład pierwszy program rano mi się zapalają od godziny 8. O 9 się gaszą świetlówki, z powodu tego, że od 8 się zaczynają świecić, z powodu tego, że o 8:20 na przykład karmi się ryby i 20 minut przed karmieniem, żeby się światło się zapaliło i później rano się o 9 się gaszą. Drugi program mam na przykład ustawiony tak samo każdego dnia, już mam od godziny 15 się włączają oświetlenie, o 23 się gaszą. Wodę w akwariumie wymieniam raz na 2 tygodnie. Regularnie co 2 tygodnie wodę podmieniam 30% do 50%, maksymalnie wodę podmieniam. W trakcie podmiany wody, no to pH mi się zbija na dół o 0,2 do 0,4 pH mi obniża się na dół. Twardość wody tak samo mi się obniża w trakcie podmiany wody w akwariumie. Faktycznie, tak jak dołożyłem te 5 kamieni, to twardość wody się podniosła. pH mi się podniosło do 8 przy 5 małych kamieniach. Jak dołożyłbym więcej tych kamieni albo większe kamienie, no to na pewno parametry wody mi się tak samo pozmieniały, tak jak twardość wody jeszcze by się zwiększyła. I na przykład pH bym nie uzyskał, na przykład przy większości kamieni pH bym uzyskał 8,2. Ale tego nie zrobiłem, na pewno zrobię kiedyś, może zrobię
oddzielne filmy o różnych kamieniach. Zrobię na przykład te trzy odcinki, czy tam pięć odcinków o różnych kamieniach i będziemy sprawdzać z każdego gatunku, o ile na przykład twardości wody ma, każdy gatunek tego kamienia i o ile pH nam się podniesie. Oczywiście musi być te kamienie równo w kilogramach. Kupię na przykład te 10 kilo lub tam 20 kilo wsadzę do akwariumu, żeby jednakowo było w kilogramach. I za każdym razem na przykład będę akwarium w tym czasie recetował. Nie będę wsadzał do tej samej wody, bo będzie nam oszukiwało. Za każdym razem będę akwarium całe recetował. Nowe podłoże, piasek będę dawał nowe, żeby nam to nie oszukiwało. Piasek będzie jeden i ten sam, żeby nam to nie oszukiwało. W tej chwili chcę zastosować produkty z firmy Azo do podnoszenia KH, czyli twardość węglanową będziemy podnosić. Zobaczcie sobie tu z boku akwariumu, wyświetliłem sobie taką tabelkę. To jest tabelka w trakcie na przykład dozowania. Dozowałem z firmy Azo do podnoszenia KH, czyli twardość węglanową, jak podnosiłem. Zobaczcie sobie na tej tabelce, jak stopniowo mi się to wszystko podnosiło do góry. Na tych tabelkach wszystko jest opisane. To było na przykład w sobotę, pierwszy dzień, 2 lutego 2019, to było pierwszy dzień dozowania. Zacząłem przed dozowaniem. Sprawdziłem, jakie parametry testów tu mam wody. O 8:30 sprawdziłem na komputerze pH, miałem 7 stopni i 73 setne. Na teście kropelkowym pH wyszło mi 7,6. Zobaczcie sobie, jakie obniżone 7,6 te pH. Dlaczego takie niskie? Z powodu tego, że dzień wcześniej, w piątek, podmieniłem wieczorem wodę. Jakbym nie podmienił wodę w piątek, to by miał na pewno pH 7,8. Każdego dnia rano zawsze miałem 7,8. Ale wieczorem podmieniłem wodę, bo przeważnie w sobotę, niedzielę podmieniam wodę, rzadko kiedy w tygodniu, ale stwierdziłem, że pierwszy dzień dozuję, podnoszę twardość węglanową do góry, w sobotę będę dozował, no to stwierdziłem, że w piątek podmienię wodę na wieczór, żeby już tego rano nie robić. W piątek wieczorem podmieniłem wodę i pH, na przykład przed podmianką wody miałem pH na przykład 8. Jak podmieniłem wodę, no to pH mi się obniżyło, miałem 7,8 pH wieczorem w piątek. I powoli przez noc delikatnie obniżało się pH, o 0,2 się obniżyło. To jak tu macie z boku na ekranu, że jest na tabelce opisane, w sobotę rano sprawdziłem o 8:30, jakie parametry wyszły wody na tych testach wszystkich. Na teście kropelkowym wyszło mi pH 7,6 rano. Na przykład przy podmianie wody tak samo zauważyłem, że twardość wody tak samo się zmniejszyła. Twardość węglanową uzyskałem 6, twardość węglanową ogólną uzyskałem 10. To w sobotę sprawdzałem przed dozowaniem o 8:30 na tych testach mi to wyszło. Dzień wcześniej, czyli w piątek, twardość wody miałem o wiele większą. Zanim podmieniłem wodę, to sprawdziłem na testach. Miałem twardość węglanową, miałem 9, twardość węglanową ogólną miałem 18. To było w piątek, zanim podmieniłem wodę. Zobaczcie, jakie to wysokie. Jak w piątek wymieniłem wodę, podmieniłem wodę w akwariumie, no to w sobotę na drugi dzień testy sprawdziłem, o wiele nisko się zrobiło to wszystko. Zobaczcie sobie, przy każdej podmianie wody, co regularnie podmieniam wodę co 2 tygodnie, no to pH mi się obniża, twardość wody tak samo mi się obniża. Po prostu mi się to wszystko regularnie co 2 tygodnie, ale jak pH mi w trakcie w akwarium i podnosi się do góry, no to twardość wody tak samo mi się podnosi do góry. Za każdym razem. Ja regularnie, tak jak wam powiedziałem, podmieniam w akwarium co 2 tygodnie. Wodę wlewam bezpośrednio kranówkę wlewam i zależy, jakie mamy parametry wody w kranówce.
Ja na przykład parametry wody w karanówce mam na przykład twardości ogólnej od 10 do 16 twardości ogólnej, gdzieś takie skoki mam. Różne są takie wahania. Na przykład twardość węglanowa mam od 6 do 8. Też takie różne skoki wahania mam. I nieraz się zdarza, że mam twardość węglanową, mam 9, ale to jest bardzo rzadko mi się to trafia. Najczęściej mam twardość węglanową od 6 do 8 twardości węglanowej w kranie. pH mam w kranie 7,4, na poziomie pH w kranie się utrzymuje 7,4. Przy każdej podmianie wody to różnie to może być, zależy jaką wodę mamy w akwariach. Jak pH mamy bardzo niskie w akwariumu, na przykład twardość wody tak samo mamy niskie. Jak będziemy podmieniać wodę, kranówkę bezpośrednio do akwariumu, no to pH nam będzie się podnosiło do góry, twardość wody tak samo nam się podniesie. Lub odwrotnie, czyli na przykład jak mam w akwariumie wysokie pH, twardość wody tak samo mamy wysokie. Przy każdej podmianie wody, na przykład wtedy pH będzie mi się obniżało na dół, twardość wody tak samo będzie mi się obniżało na dół. W zależności jakie parametry wody mamy w kranach, bo w różnych miejscowościach są różne pH i twardość wody tak samo są różne. Przedstawiłem Wam całe moje parametry wody w akwariumie, jakie miałem, jak w ogóle nie dozowałem. Po prostu twardość wody u mnie była odwrotna. Żeby zrobić biotop Tanganika, tak jak zauważyliście, tabelkę Wam pokazywałem. No to na tych tabelkach, jak podnosiłem twardość węglanową, no to już się troszeczkę wszystko zmieniało. W tej chwili Wam pokażę dwie tabelki i możecie sobie porównać, jak mi się to wszystko zmieniało każdego dnia. Jak dozowałem. Tam jest opisane na przykład na tych tabelkach, w jakich godzinach to robiłem, na przykład przed dozowaniem, o której godzinie robiłem testy kropelkowe i o której godzinie na przykład dozowałem z firmy Azo do podnoszenia KH i możecie sobie porównać, o ile pH się podniosło w trakcie dozowania, o ile na przykład twardość węglanowa się podniosła do góry i twardość ogólna zeszła na dół. Możecie sobie porównać w trakcie na przykład dozowania tego wszystkiego. Na tej tablicy jest opisane. Twardość węglanową, jak podnosiłem do góry, czyli z firmy Azo KH, jak podnosiłem, zauważyłem delikatnie pH, tak samo się podnosi w trakcie dozowania. I podnosi twardość węglanową to różnie. O 1 albo do 2 nawet może się podnieść maksymalnie do 3 twardości węglanowej w trakcie dozowania. Jest na tej tabelce na przykład na końcu tabelki widać dozowanie. Różne parametry dozowania możemy sobie opisać. Tak samo na tej tabelce jest opisane i o ile dozowania robiłem. Właśnie to jest wszystko opisane na tej tabelce. Na koniec mojego filmu tą tabeleczkę Wam przedstawię i wytłumaczę o co chodzi w tej tabelce. Jak ktoś by nie wiedział, to pokażę Wam w zbliżeniu i wytłumaczę o co chodzi w tej tabelce. Żeby zrobić biotop Tanganika, no to musiałem to odwrócić ten system. Po prostu twardość ogólną musiałem obniżyć na dół, bo biotop Tanganika twardość ogólną ma w granicach od 7 do 12 twardości ogólnej. W biotopie Tanganika musiałem to obniżyć na dół. Twardość węglanową miałem niską, musiałem twardość węglanową podnieść do góry. Biotop Tanganika twardość węglanową ma w granicach od 15 do 20 twardości węglanowej i to musiałem podnieść do góry i dlatego dozowałem. A na przykład pH w Tanganiku się utrzymuje w granicach od 8,6 pH do 9,2 pH. W niektórych miejscach w Tanganiku jest nawet pH o 7,6 pH. W niektórych miejscach w Tanganiku temperatura wody w Tanganiku utrzymuje się od 23 do 29 w Tanganiku w biotopie się utrzymuje. W swoim akwariumie temperaturę utrzymuje od 24 do 25 temperaturę mam w akwariumie. W sezonie w letnim nieco trochę się podnosi do góry. W sezonie letnim mam w akwariumie na przykład od 26 do 28 temperatura się podnosi do góry. W sezonie letnim.
Jak dozowałem z firmy Azo do podnoszenia KH, dozowałem 30 ml na 100 litrów wody. Różne twardość węglanowa mi się do góry podnosiła. Podnosiła się mi od 1 do 3 twardości węglanowej, w zależności było od twardości ogólnej, pH, a najważniejsze było, zależy od tlenu, ile mamy tlenu, to było najważniejsze. Zauważyłem w trakcie na przykład dozowania twardości węglanowej, jak dozowałem, czyli KH jak podnosiłem do góry, no to delikatnie pH mi się podnosiło do góry i twardość ogólna mi schodziła na dół, jak podnosiłem twardość węglanową do góry. Twardość węglanową dozowałem przez 10 dni, regularnie dozowałem co 12 godzin, co 10 godzin codziennie. Po 10 dniach twardość węglanową przestaje dozować z powodu tego, że twardość węglanowa utrzymuje się przez parę dni dobrze. Od 16 do 18 twardości węglanowej się tak mniej więcej się utrzymuje. I w 11 dniu zacznie dozować pH. No to już zapraszam Was do drugiego mojego odcinka. Połączę dwa produkty z firmy Azo. W trakcie podnoszenia twardości węglanowej do góry zobaczyłem troszeczkę zmiany. Zobaczcie na moim akwarium. Na szybę i na te kamienie, jaki brązowy nalot się zaczął pokazywać, jak zacząłem dozować na przykład twardość węglanową do góry. Tak samo sprawdzałem na przykład raz na tydzień czy dwa razy w tygodniu, sprawdzałem testy CO2, sprawdzałem sobie CO2 na przykład nie wykryjemy, od 2 do 5 mg na liter nie wykryjemy, bo to jest mała ilość CO2. Dopiero CO2 wykryjemy od 6 mg na liter. U mnie w akwarium CO2 miałem różne. Od 6 do 10 mg na liter takie wahanie CO2 było. Najczęściej miałem CO2 w akwarium 6 mg na liter. Na teście kropelkowym CO2 mi tak pokazywało. Jak wtedy nie dozowałem, zacząłem podnosić twardość węglanową do góry, no to CO2 mi zaczęło pokazywać najczęściej wtedy przy podnoszeniu twardości węglanowej od 8 mg na liter do 10 mg na liter CO2. Takie różne skoki były. Dzisiaj mamy sobotę, 30 listopada, ostatni dzień miesiąca. Tu jest nowe akwarium, którego jeszcze nie przedstawiłem, ten akwarium. W połowie miesiąca maja kupiłem ten akwarium. Parametry wody z tego akwarium Wam przedstawię w 58 mojemu odcinku, w trzeciej części mojego filmu produkt z firmy Azo do podnoszenia pH. W tym akwarium ja podnosiłem same pH i przedstawię jakie uzyskałem twardość wody w trakcie podnoszenia pH. W trzeciej części mojego filmu Wam przedstawię z tego akwarium, jakie parametry wyszły w tym akwarium. Najpierw na przykład, żeby uzyskać biotop Tanganyika, no to trzeba podnieść twardość węglanową do góry. Jak zauważyliście, przedstawiłem Wam taką tabeleczkę. Na początku lutego zacząłem dozować z firmy Azo do podnoszenia KH przez 10 dni. Dozowałem w mniejszym akwariumie, ten jest większy akwarium, nieco w mniejszym akwarium dozowałem przez 10 dni. Regularnie dozowałem co 10 godzin, co 12 godzin. Testy kropelkowe sprawdzałem przed dozowaniem dwa razy dziennie. W 10 dniu przestałem dozować z powodu tego, że 19-20 twardości węglanowej mi się utrzymało przez te parę dni i przestałem dozować. W 11 dniu dołożyłem z firmy Azo do podnoszenia pH. To Wam już przedstawię w 57 moim odcinku. W drugiej części mojego filmu dwa produkty z firmy Azo będą połączone do podnoszenia KH i do podnoszenia pH. I zobaczycie, jak te dwa produkty połączone, jak mi to wszystko funkcjonowało, jak to wszystko mi się podnosiło, to już w drugiej części mojego filmu przedstawię. Tu na przykład w tym akwarium, żeby uzyskać biotop Tanganika, to musiałem twardość węglanową podnieść do góry. Miesiąc temu pierwszy raz w tym akwarium zacząłem podnosić twardość węglanową do góry.
I ja myślałem, że troszeczkę dłużej mi to potrwa, do 15 dni, poniżej 15 dni, z powodu tego, że tu mam akwarium nieco większy, pojemność akwariumu, i myślałem, że trochę dłużej będzie trwało. A okazało się, że tak samo dozowałem przez 10 dni, regularnie dozowałem co 10 godzin lub co 12 godzin. Testy kropelkowe sprawdzałem już w listopadzie, od 1 listopada zacząłem dozować, no tylko raz dziennie sprawdzałem na wieczór, dwa razy dziennie już nie sprawdzałem rano. Dwa razy dziennie sprawdzałem, jak tylko podmieniłem wody. Regularnie dozowałem co 10 godzin, co 12 godzin, przez 10 dni. Uzyskałem ten twardość węglanowy w 10 dniu, te 19-20 twardości węglanowej. Też te parę dni się utrzymywało, no to przestałem dozować. W tej chwili twardość węglanową, czyli azo KH, podnoszę tylko regularnie co 2 tygodnie przy każdej podmianie wody. Jak podmienię wodę, to gdzieś tak podnoszę od 2 dni do 4 dni. W czwartym dniu, jak na przykład uzyskam tę twardość węglanową, te 19-20, przestaję dozować. A przez te 2 tygodnie, jak już nie dozuję, w międzyczasie tak samo sprawdzam na testach kropelkowych, jak w ogóle nie dozuję, ale te, dwa razy w tygodniu lub 3 razy w tygodniu tak se sprawdzam, na wszelki wypadek. W razie czego, jak twardość węglanowa by mi zeszła na dół, no to poniżej 15, no to bym podniósł twardość węglanową do 16-17, żeby utrzymać do podmianki wody. Ale mi się jeszcze tego nie zdarzyło, tylko raz na 2 tygodnie podmieniam wodę i w tym czasie twardość węglanową podnoszę od 2 dni do 4 dni. Dzisiaj mamy na przykład sobota. W sobotę dzisiaj podmieniłem wodę 30%, a w tej chwili na przykład powiem Wam na przykład, jakie wymiary w tego akwarium mam. Tu mamy na przykład wymiary przedniej szyby po zewnętrznej strony 45 cm, boczna szyba po zewnętrznej strony 45 cm, wysokość akwariumu mamy 50 cm, po zewnętrznej strony literaż wychodzi 101 litrów, grubość szyby mamy 8 mm ze szkła jasnego OptiWhy. Powinniśmy litraż liczyć nie po zewnętrznej stronie, bo na zewnątrz wody nie mamy. Mamy wodę w środku. Prawidłowy litraż jest w środku, a nie na zewnątrz. No to wtedy liczymy, w środku mamy przednia szyba 43,5 cm. Te pół centymetra oddajemy z powodu tego, że wody nie mam równo z górną szybą, tylko poniżej szyby, centymetr niżej od górnej szyby wodę mam. I dlatego daję 43 od środka przedniej szyby, boczna szyba od środka 43, wysokość damy 49, wychodzi pojemność litraża 90,5 litra. Te pół litra też oddajemy. Mamy czystej wody 90 litrów. Nie 101 litrów po zewnętrznej stronie. 101 litrów to jest dużo. Nie mamy wody po zewnętrznej. Mamy wodę od środka, a nie na zewnątrz. To jest prawidłowy litraż tego akwarium, 90 litrów, a nie tak jak ja kupowałem, że to jest 101 litrów. 90 litrów, prawny litraż. Na przykład dzisiaj jest sobota i tak jak mówiłem, podmieniałem dzisiaj wodę 30%. Najpierw przed podmianką wody sobie zrobiłem testy. O 7 sprawdzałem testy kropelkowe. Twardość węglanowa ogólna wyszła mi 9. Twardość węglanowa na testach kropelkowych wyszła mi 17. Na komputerze pH wyszło mi 8 stopni i 53 setne. Na teście kropelkowym wyszło pH mi wyszło 8,4. Tlenu wyszło mi 8 mg na liter. I zrobiłem kolejny test, piąty test. Sprawdziłem CO2. Wyszło mi 8 mg na liter CO2. CO2 tak sprawdzam raz na tydzień lub dwa razy w tygodniu sobie CO2 tak sobie sprawdzam. I mniej więcej w granicach mam 8 mg na litr do 10 mg na litr, jak podnoszę twardość węglanową do góry. Mniej więcej takie CO2 mam w tym, jak sobie sprawdzam. I później o 7.15 podmieniłem wodę 30% w akwariumie o 7.15. I w tej chwili mamy
Teraz 8:45. Do 9:00 to światło się świeci, później o 9:00 mi się światło się zgasi. To jeszcze 15 minut to oświetlenie będzie się świeciło. I jak podmieniłem wodę, to już testów nie robiłem, ale zaraz będę dozował. Testy dopiero zrobię wieczorem, przed dozowaniem, tak jak w niedzielę będę dozował, tak samo wieczorem będę testy sprawdzał. Rano już nie będę, jak będę dozował, to nie będę sprawdzał testy. Będę dozował teraz, jak podmieniłem wodę, no to od 2 dni do 4 dni będę dozował regularnie, co 10 godzin, co 12 godzin. Raz dziennie tylko testy będę sobie sprawdzał wieczorem. Ewentualnie teraz pH mamy na przykład, powiem Wam, 8 stopni i 37 setnych, no to jak podmieniłem wodę, to o 1/10 się obniżyło te pH, to jest mało. W trakcie zauważyłem dozowania, podnoszenia wszystkiego, no to pH przy każdej podmianie już mniej się zbija i jej twardość wody tak samo się mniej zbija. Jak w ogóle nie dozowałem, no to zbijało mi się od 0,2 do 0,4, to jak przedstawiałem Wam na początku mojego filmu. Teraz ich dozuję, no to 1/10 albo 2/10 się zbija do góry, na dół raczej, w trakcie podmianki wody. Zbija na dół, jak podmieniam wodę w trakcie dozowania, od 1/10 do 2/10. O wiele mniej, o połowę mniej mi zbija wcześniej. No i teraz będziemy dozować, bo testy no, nie robiłem, jak podmieniam wodę. Dopiero testy będę robił wieczorem, tak jak Wam mówiłem. Dozujemy 30 ml na 100 litrów wody. 20 ml, 5 ml, 4 ml. Tą tabeleczkę znacie, już przedstawiam na początku mojego filmu. Przedstawię Wam w zbliżeniu, wytłumaczę, o co chodzi w tej tabelce, jakby ktoś nie wiedział. Tu mamy opisane godziny, w jakich godzinach testy robiłem, o której godzinie dozowałem. Tu mamy komputer pH, jakie to parametry na komputerze pH wyszło. Tu mamy test kropelkowy pH od 7,4 do 9, ile na teście kropelkowym pH wyszło. Tu mamy test kropelkowym KH, ile twardości węglanowej wyszło. Test kropelkowy GH, ile twardości węglanowej ogólnej, ile wyszło. Tu mamy niedziela, 9 dzień dozowania, 10 lutego 2019 roku, kolejny dzień dozowania. Przed dozowaniem sprawdziłem o 7:20 rano, ile na komputerze było. 8 stopni i 21 setnych. Na teście kropelkowym wyszło 8,2. Na teście kropelkowym KH wyszło 19 twardości węglanowej. Na teście kropelkowym GH wyszło 8 twardości węglanowej ogólnej. O 7:25 przez 9 dni sprawdzałem 17 raz o 2, czyli tlenu wyszło mi 8 mg na liter. O 7:30 z firmy Azo podnosiłem KH. 17 raz dozowałem przez 9 dni. 30 ml na 100 litrów wody dozowałem. I o 8:30 sprawdziłem, o ile te pH podniosło w trakcie podnoszenia twardości węglanowej do góry. 8 stopni i 26 setnych mam i porównałem między tymi 7:20 a 8:30 porównałem i podniosło mi się o 5 setnych w trakcie dozowania i na teście kropelkowym wyszło mi 8,2. Na teście kropelkowym KH już nie pisałem. Pisałem na początku, w trakcie jak test kropelkowy KH mi się skończył, to przestałem 4 razy dziennie pisać. Zapisywałem 2 razy dziennie przed dozowaniem, tak jak w tej chwili widać, 2 razy dziennie. Test kropelkowy się skończył w 7 dniu, to możecie zobaczyć sobie, 4 razy dziennie wtedy pisałem. Nową buteleczkę otworzyłem, drugą, nowy test otworzyłem, drugi test, no to zapisywałem 2 razy dziennie. Tu mamy na przykład test kropelkowy GH, czyli twardość węglanowa wyszła nam 9 i tu się troszeczkę podniosło w trakcie dozowania. Tu zobaczcie sobie,
Tu już piszę 4 razy dziennie. Z powodu tego od początku zacząłem pisać. Jak test kropelkowy Gehan mi się skończy, no to będę pisał 2 razy dziennie, sprawdzał test kropelkowy 2 razy dziennie przed dozowaniem. W tej chwili kupi się test, mam jeszcze jedną butelkę, korzystam, będę aż do końca wykorzystam ją. Tu mam na przykład o 16.50 sprawdzałem pH na komputerze, wyszło mi 8 stopni i 31 setnych. I porównałem o 8.30 a 16.50 przez te parę godzin w ciągu dnia, ile się mi podniosło. Bardzo mało. Podniosło mi się tylko 5 setnych. Na teście kropelkowym wyszło mi 8.2. Na teście kropelkowym KH wyszło mi 18. I możemy sobie porównać. 7.20 a 16.50. Jakie parametry wyszły w trakcie dnia. Na przykład twardość węglanową, czyli na teście kropelkowym GH wyszło mi 8 i też możemy sobie porównać. Na przykład o 17.55 sprawdziłem 18 raz O2, czyli tlenu wyszło mi 8 mg na liter. O 17 podnosiłem KH do góry, czyli 18 dozowanie było, 30 ml na 100 litrów wody. Jak zauważyliście, czerwony długopis jest opisane tutaj z powodu tego, że nową buteleczkę otworzyłem i ta buteleczka starczyła na 17 dozowań i ta buteleczka była 500 ml i na 17 dozowań było. I 2 razy dziennie dozowałem co 10 godzin, co 12 godzin i przez 9 dni to starczyło. Tu mamy na przykład o 18.05 sprawdziłem, o ile te pH mi się podniosło do góry, jak podnosiłem twardość węglanową do góry, no to podniosło mi się 8 stopni i 34 setne wyszło i porównałem 18.05 a 16.50. Zobaczcie jeszcze, 16.50 i 18.05. No to podniosło się tylko 3 setne. Na teście kropelkowym wyszło mi 8.2. Na teście kropelkowym GH wyszło mi 7 twardości węglanowej ogólnej. O 23 świetlówki mi się gaszą i sprawdzałem przed świetlówkami, jakie pH już mam. Na przykład na komputerze wyszło mi 8 stopni i 32 setne, o 2 setne się obniżyło przez te parę godzin, od 18.05 do 23.00 o 2 setne się obniżyło. Na teście kropelkowym wyszło mi 8.2 i możemy sobie porównać 23.00 i w poniedziałek, przed pracą sprawdzałem w poniedziałek, 10 dzień dozowania to było, to był 11 lutego, na przykład sprawdzałem o 5.10. Wyszło mi na komputerze pH 8 stopni i 24 setne i możemy sobie porównać między 23 a 5.10. Obniżyło mi się przez noc o 12 setnych i możemy nawet sobie porównać na przykład od 16.50 a 5.10, jaką mamy twardość węglanową i twardość węglanową i twardość węglanową ogólną. Możemy sobie porównać między na przykład 5.10 a 16.50. Możemy sobie porównać w tym czasie. Dzień wcześniej jaka była, a dzień na drugi dzień jaka jest. Tu mamy na przykład CO2 od 2 mg do 5 mg. Te CO2 jest bardzo mało ilość tego CO2. No, na testach kropelkowym tego nie, po prostu nie odczyta, bo to jest za mało ilość CO2. Dopiero odczyta na testach kropelkowych CO2 od 6 do 15 mg na liter. Nawet od 6 rzadko kiedy, najczęściej odczytuje od 8 mg na liter do 15 mg na liter. CO2 najczęściej odczytuje. W kolejnym dniu, czyli we wtorek, 11 dzień, 12 lutego 2019, przedstawię Wam w drugiej części mojego filmu, 57 odcinku, dwa produkty z firmy Azo. Połączę do podnoszenia KH i do podnoszenia pH. Z firmy Azo dwa produkty będą połączone, no to przedstawię Wam w drugiej części mojego filmu.
Jak test kropelkowy mi się skończy, GH, to wtedy będę pisał dwa razy dziennie i będzie opisane czerwonym drogopisem, że jest nowy, otwarty test kropelkowy GH.